Ostatnio, moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, zbyt dużo gameplayu z FIFA nie było, dlatego dzisiaj mamy naprawdę super okazję, żeby zagrać sobie w końcu FIFA przez to, że dostałem ostatnio w paczce z SBC żeton draftu, dlatego dzisiaj, moi drodzy, mamy naprawdę genialną okazję, żeby ułożyć jakiś naprawdę ciekawy draft za darmo. Więc nie ma co przedłużać, startujemy! Na początku, moi drodzy, żeby ułożyć jakiś naprawdę bardzo ciekawy draft, potrzebujemy dobrej formacji. Zobaczmy, co my tu mamy. 4-5-1 ofensywnie, 4-5-1 zwykłe, 4-3-3 formacja na 3 HP i 3-4-3 płasko. Ja tu pójdę w 3-4-3 płasko. Ostatnio tą formację wygraliśmy draft, a do tego mamy 4 skrzydłowych napastnika i 2 HP, więc to też bardzo nam pomoże w ułożeniu jakiegoś naprawdę dobrego draftu i mamy genialny początek. Kurde, ten Maldini, żeby później jeszcze wyskoczył na środku obrony, to będziemy w siódmym niebie, a teraz bierzemy Nazario. Okej, lepszego początku chyba, no nie mogliśmy sobie po prostu wymarzyć. Zobaczymy na środkowych pomocników. Już myślałem, że to wszystko się zepsuje, ale dostajemy tutaj Fabiana oraz Paula Pogbę i ja tutaj pójdę naprawdę w Fabiana. Ostatnio zagrał w finale z Niemcami, bardzo dobry mecz, dlatego dzisiaj weźmiemy sobie tego pana. Zobaczmy drugiego środkowego pomocnika, przed nami bardzo przeciętne karty. Prawe i lewe skrzydełko, może jakieś karty, ikon by się pojawił. Zobaczmy i mamy Luisa Figo oraz Riada Mahreza. Luis Figo, chciałem ikonę, mam ikonę, pięknie. Przed nami lewe skrzydełko i na tej pozycji też coś ciekawego mogłoby wypaść, na przykład Neymar 93. Super, mamy naprawdę bardzo dobre połączenie i teraz z automatu na LP potrzebujemy tylko jakiegoś zawodnika, który będzie nam pasował w jakikolwiek sposób pod zgranie, bo Neymar już teraz z automatu będzie miał pełne zgranie. Okej, drugi ze środka obrony, na tej pozycji mamy Mora. Jest to karta ikony, to jest trzecia ikona w tym składzie, więc może chociaż jakiś rekordzik ikon by się pojawił w dzisiejszym odcinku, aczkolwiek wątpię, bo zazwyczaj to jest tak, że sypie bardzo mocno w pierwszym składzie, a potem tych ikon w ogóle nie ma. Zobaczmy na kolejne karty i mamy tutaj Rafaela Varana. Panie i panowie, to jest naprawdę bardzo dobry początek draftu. Menia 94. Ja go wezmę. Ja go wezmę na spróbowanie, ma bardzo dobre statystyki, więc w razie W nawet może być taką kartą, która z ławki rezerwowych będzie wchodzić i naprawdę siać popłoch. David De Gea 91. No weźmy najwyższy overall tutaj, bo no, same w sobie karty zwykłe, złote, bez szału. Na razie ten draft taki troszkę bez szału, bym powiedział, i to się nie zmieni po tym wyborze na pewno. Alexandro, Alderweireld, Pepe, Wormgor i Van Bissaka. Ja tu wezmę 8-8 Alexandro. Aurier, Mendy, Angelino, Hakimi oraz Vertonghen. I teraz tak, co tu wziąć? Mendy czy Aurier? Chyba tutaj najlepiej byłoby wziąć na przykład takiego Auriera, bo i tak mamy w razie W na PP, możemy go wrzucić, przesunąć w tą stronę Mora, no i z automatu gość jest na pełnym zgraniu. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej, jest Alan i to jest genialny traf, tak szczerze, ze względu na to, że patrzcie, teraz rzucam Alana i po pierwsze mamy połączenie z Napoli, po drugie gość z automatu będzie na pełnym zgraniu przez to, że jest Nazario na ataku i mamy bardzo dobry środek pola. Przed nami kolejne wybory i tak, Kante, Madison, Royce oraz El Shaarawy. No i chyba wiecie, co ja zrobię. Ja tu pójdę w El Shaarawy'ego i będę liczył na to, że wypadnie jakiś dobry zawodnik do tego składu, który nas połączy właśnie z El Shaarawy'em na LP. Kolejne karty przed nami, Sadio Mane oraz Chiesa. Tutaj chyba jedynym takim naprawdę właściwym wyborem będzie właśnie Sadio Mane przez jego overall i statystyki. No tutaj szału nie będzie, chociaż jednak jest Koulibaly. I zobaczcie, jak ten pan teraz nam pasuje do tego składu. No po prostu jak ulał. Trafił idealnie pomiędzy dwóch środkowych pomocników z Napoli. Mamy tutaj Kimisia. I teraz Kimiś nas tu chyba w żaden sposób nie ratuje przez to, że my tutaj nie mamy żadnego zawodnika z Niemiec. Ale to jest najwyższy overall, więc brak ulaku ten pan, no może tu być po prostu. Ostatnie dwa wybory, moi drodzy. Czy tutaj polecą jeszcze dobre karty? Jest Okocha. I teraz tak, Okocha to jest czwarta ikona. Jest też Neuer, który z automatu rzuciłby nam zgranie na Kimisia, którego potem moglibyśmy... Nie połączylibyśmy kompletnie go z nikim, więc z automatu Kimiś nam po prostu odpada, ale moglibyśmy przesunąć wtedy na przykład naszego prawego skrzydłowego na PP i wtedy wrzucić na przykład Ziyecha na prawy atak albo Menie i z automatu on będzie na pełnym zgraniu, więc to jest chyba myśl. Wybierzmy ostatniego zawodnika i pokażę wam dokładnie, o co mi chodzi, bo tutaj jest Leo Messi i teraz patrzcie na to, co się dzieje właśnie w tym składzie. Bierzemy Messiego. Robimy coś takiego, cyk, Messi wskakuje w miejsce Auriera, później przenosimy go do przodu, już jest w tym momencie Messi na pełnym zgraniu. I teraz tak, oni mają połączenie ze wszystkimi, więc możemy zrobić coś takiego, że Mor zostanie przesunięty tutaj, później wrzucimy w to miejsce Kimisia,
Kimi się nam daje plus 2 z granic automatu, mamy draft 192, tylko to jeszcze nie koniec, bo tutaj może wskoczyć na przykład El Sharaoui i z automatu będzie kolejny zawodnik na lepszym zgraniu niż ten, co jest teraz na LP. I teraz tak się prezentuje ten skład. Dajcie mi sekundę, ja to jeszcze wszystko przemyślę i zobaczymy, czy tutaj z tego składu coś jeszcze uda się ciekawego wykleić. Także słuchajcie, moi drodzy, oficjalnie mamy wyrównanie rekordu z mojego drugiego kanału przez to, że udało nam się wyrównać draft 194, który udało mi się raz wykonać właśnie w tej FIFA. Udało mi się też go wygrać. Tak wygląda finalnie ten skład. Mamy naprawdę super jedenastkę. Jeszcze tutaj troszkę pobawimy się wytycznymi i taktyką po to, żeby ten skład nie grał zbyt ofensywnie. Jak coś zobaczymy, jak się będzie grało w trakcie meczu. Tak, Nazario gra jako zawodnik grający na szpicy, później Messi i Neymar wybiegają za plecy obrońców, SP zostawaj z tyłu i krycie środka przez to, żeby nie robili dziur w środku pola, no i reszta klasycznie, tak jak powinno to wszystko wyglądać. Startujemy i moi drodzy, zobaczymy, jak to wszystko uda nam się rozegrać w dzisiejszym drafcie. Dobra, moi drodzy, przed nami pierwszy przeciwnik i poznajmy jego jedenastkę. Mamy draft 193, duet z Barcelony, jest tu Messi, jest Suarez, mamy tu Fabinho, bardzo mocna jedenastka, do tego obrona z Premier League, mamy naprawdę super skład. Wydaje mi się, że ciężko będzie tutaj o punkciki, to znaczy o awans, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w tej pierwszej rundzie tym składem, który mamy. Tak, pięknie, mamy 1-0. No i co, jak moi drodzy, bardzo szybka pierwsza runda, to jest Rage Quit w tym drafcie. No okej, moi drodzy, bardzo szybka druga runda przed nami i to jest skład mojego przeciwnika. Mamy tutaj bardzo mocną jedenastkę i do tego draft 191. Tutaj dla odmiany gramy przeciwko dwóm graczom, bo tyle się po prostu dobrało. Grają gdzieś tam koledzy, pewnie w jakimś domku. No i mam nadzieję, że po tej rundzie dostaną w tyłek. Okej. Messi, 1-0, ale teraz porobieni panowie, nawet pewnie nie wiedzą, co się dzieje w tym meczu. Ha, Nazario, 2-0, kurde. Ale tym składem, mimo tej bardzo przeciętnej formacji, gra się super. No ale co się dziwić, mając Neymara, Messiego, Ronaldo, Nazario w ataku i do tego takich zawodników jak Fabian i Alan na środku pomocy, tutaj mamy praktycznie kompletny skład z każdej strony. Do zera i to jest kolejny Rage Quit, moi drodzy, najprawdopodobniej Kokonutek, to jest zawodnik, przeciwko któremu graliśmy. Czy to jest jakiś Polak? Jeśli tak, to niech się odezwie w komentarzu. Chociaż Hnedi Pudlici nie brzmi pod Polskę, tylko bardziej gdzieś tak pod Czechy, tak mi się wydaje. Rick RM7, to jest gość, przeciwko któremu graliśmy. Hnedi Pudlici. Zespół. Czyli najprawdopodobniej Czechy? Nie wiem, coś w tym stylu. Moi drodzy, to jest jeden z szybszych półfinałów, jaki kiedykolwiek zagrałem w FIFA. I to jest skład, który spotykamy w dzisiejszym półfinale. To jest draft 191, mamy tu naprawdę bardzo mocną ofensywę, ale mamy naprawdę potężny skład, więc mamy potężne szanse na to, żeby tutaj odnieść zwycięstwo i wylądować w finale tego draftu. What the hell? Chyba mu rozłączył internet najprawdopodobniej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my tutaj nie wygramy, tylko po prostu musimy rozegrać półfinał po raz kolejny. No i dobra, drugi półfinał przed nami, bo tamten niestety, tak jak mówiłem, skończył się tym, że no, ten mecz się po prostu nie odbył i to jest skład, który spotykamy tutaj. Felipe Anderson na LP. No bez wątpienia skład mamy no kilka poziomów wyżej, bo to jest draft 189, ale jest tu Hulit, który sam w pojedynkę potrafi zmienić przebieg całego meczu, więc musimy spiąć dupę, no i zagrać po prostu jak najlepiej. Ulala, to jest rzut rożny. Gdyby nie ten Hulit, to najprawdopodobniej nie robiłbym żadnej zmiany, ale jednak Varane na obronie to jest coś o kilka poziomów wyżej niż taki Mor. Bo ten gość ma chyba ze 173 cm wzrostu, więc z automatu przed rzutem rożnym zmiana. Tak! Pięknie poklepana akcja, mamy 1-0, Ronaldo Nazario da Lima. W takich sytuacjach, moi drodzy, to on tylko cyk! I mamy piłkę obok bramkarza, 1-0. Dobra, na razie mamy koniec pierwszej połowy, wynik 1-0. Mogliśmy tutaj no co najmniej kilka razy wyjść na prowadzenie na wyższy wynik, czyli 2-0, 3-0, cokolwiek, ale no jak sami widzicie, no nie udało się. Nazario, pyk, 2-0, ale teraz akcja poszła, no normalnie palce lizać. Nie wiem, czy lepiej szło rozegrać tą akcję jak teraz. No i cyk, moi drodzy, mamy zakończenie tego meczu. Wynik 2-0. W sumie nic ciekawego poza tymi bramkami w tym meczu się nie działo, ale no tutaj ewidentnie mogliśmy prowadzić jedynie wyżej, bo ten gościu nawet nie miał żadnych ciekawych sytuacji podbramkowych.
Więc przed nami finał. Draftem 194. Mamy naprawdę genialny skład na to, żeby wygrać ten draft dzisiaj. Okej, moi drodzy, przed nami wielki finał tego draftu. Zobaczcie sobie na skład mojego przeciwnika. Mamy tutaj dwie karty Team of the Year. Jest Mbappe, jest Benzema, jest Ramos. Mamy tu naprawdę solidny skład, a do tego dwie karty Chemistry Beach w składzie. Srebrny i do tego lewy środkowy obrońca. Widzicie zresztą, także zaczynamy. Idziemy, mam nadzieję, po wygraną w tym drafcie. Okej, moi drodzy, mamy koniec pierwszej połowy. Zobaczcie sobie na statystyki tego meczu. Mamy bardzo wyrównane spotkanie. On tutaj przeważa, można powiedzieć, jedynie w rozgrywaniu piłki, bo ma 60% posiadania. Ale ogólnie to ten mecz jest taki strasznie nudny i bez szału jak na finał. Ale musimy spiąć dupę i tutaj strzelić jakąś bramkę, dlatego Sadio Mané ląduje na boisku. Dobra, mamy 15 minut do końca. Wpuszczam tutaj menię, czyli można powiedzieć takie full offensive teraz odpalamy. No bo to jest decydujące 15 minut. Ja tutaj z dogrywką to mogę mieć problem przez to, że przy taktyce na posiadanie piłki oni strasznie dużo biegają. I jest problem później z kondycją, więc musiałbym to wyjaśnić najlepiej po prostu w najbliższe kilka sekund. Ale błąd, ale on to skasztanił teraz. Mamy 1-0 po jego parszywym błędzie. Koulibaly! Cyk, 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 cyk. Mamy 2-0 w finale tego meczu. Come on, moi drodzy, ale to zrobili teraz.